co pana sprowadziło? No moi drodzy, no bo jak nam braknie naszego jedzenia, tak? Tego najlepszego jedzenia, tych rolników. Przecież szkoda tej ludzi, oni tutaj strajkują, zobaczcie, sami mężczyźni są, tak? Dzieci pracują na polach, bo ja to oglądałem, bo też, że się z rolnictwa wywodzę, nie? Żona musi obrządek robić, tak? Więc tej jednej osoby już brakuje. Ile to dla nich jest wszystko, dla całych tych rodzin jest wysiłek, tak? A to jest praca 24-godzinna, tu się nie da odpocząć, nie da się odłożyć i przyjechać tutaj, tak? To musiała się cała rodzina na to zgodzić. Co pan sądzi o tym całym Zielonym Ładzie w rolnictwie? Moi kochani, niech to usuną jak najszybciej. To jest oszustwo, tak samo jak nam z KPO oszukali von der Leyen, nie? Tak samo z tym nas oszukują, po prostu robią nas w jajo, bo sobie uważają, że oni są wielcy, nie? Wczoraj powiedzieli, że 25 miliardów z KPO dla rolników. No ale dobra, no oni dadzą jednorazową wypłatę. I co my mamy? Tutaj trzeba zadbać o rodzimy rynek i go zabezpieczyć jak najbardziej, tak? A oni po prostu jak łapówki biorą, no to wiadomo, że oni nie będą dbali o nas, tylko dbają o swoje kieszenie. Proste. A co pan sądzi o tym zalewie ukraińskiego zboża na całą Europę, Polskę? No przepraszam, miało być to, że to miało być tylko przewożone przez Polskę, tak? I tak miało być trzymane. Przecież mamy dość ludzi, mamy pieniądze na to i można to wszystko zorganizować fajnie. Ale jak ktoś bierze łapówę, to tego nie zorganizuje, tylko będzie mówił o niemożności. Przecież za komuny też żeśmy tak mieli. Były same niemożności, tak? A nagle PiS wyszedł, mogliśmy się rozwijać, dostaliśmy dużo dobrych rzeczy, tak? Fakt, że im tam zarzucałem, że coś im nie wyszło. No ale trudno, no. No tak, tak to już jest, tak?